Nie możesz od ruchu. Panie dyrektorze, mamy przyjemność przekazać w imieniu Stowarzyszenia Polanie i Stowarzyszenia Trzecia Zmiana bardzo piękne prezenty, wydaje mi się, dla młodych mam i dla rodzin. Od jakiegoś czasu rozpoczęliśmy akcję Witaj na Świecie Maleństwo, czyli przygotowywanie przepięknych wyprawek dla dzieci rodzących się tutaj w Kole, aby wywołać uśmiech i zachęcić rodziców, aby pozostawali w tym naszym mieście. Zaczynamy od takich wyprawek, czapeczek, sweterków, życzeń na nową drogę życia, a mam nadzieję, że w przyszłości tą akcję w 2019 roku rozszerzymy o większe prezenty, o większe wyprawki dla dzieci. Nie, może dołożymy do tego odżywki, może dołożymy do tego pieluszki, a przede wszystkim dołożymy dla tych młodych mam kardety na nieodpłatny basen, siłownię, rehabilitację czy fitness. W tej chwili przekazujemy pierwsze 100 paczuszek dla młodych mam, życząc im, aby ta decyzja była jak najszczęśliwszą decyzją w życiu i to dziecko sprawiało jak największą przyjemność rodzicom. I na ręce pana dyrektora pierwszy taki symboliczny kartonik, który chcielibyśmy, aby można było przekazywać dzieciaczkom. A w tym kartoniku, zobaczcie państwo, są przepiękne sweterki robione tutaj przez panie z Trzeciej Zmiany. Więcej pan robi na drutach, to dzisiaj mogły tutaj gościć tylko z nami te pani i pani prezes Stowarzyszenia Trzeciej Zmiany, pani Irenka, która dowodzi tą całą... Jabłońska, przepraszam, która dowodzi tą całą grupą i która to grupa robi tak piękne rzeczy. Panie dyrektorze, niech to służy dzieciaczkom. Na ręce pani przewodniczącej szpitala, pani minister Szurgot, daje prezenty. Chciałbym w imieniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, we własnym jako dyrektor naczelny tej jednostki, chciałem gorąco podziękować za tak piękny, ładny prezent dla pań, które rodzą w naszym szpitalu. Tych rodzących jest, jeśli chodzi na taki samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na poziomie pierwszego stopnia referencyjności, bardzo duży współczynnik, ponieważ u nas porodów jest powyżej 800, 850, 40, zależy od roku. Także w stosunku do innych powiatów jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, bo mamy znaczący wzrost porodów w ostatnim okresie. Wobec tego chcemy bardzo jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, musimy państwu też, Stowarzyszeniu Kolanie, za to, że mają na względzie to, że w Kole w ostatnim okresie liczba ludności maleje, a więc chodzi o to, żeby zatrzymać liczbę ludności na tym samym co najmniej poziomie, a nawet zwiększyć, ponieważ no, jeśli ta tendencja będzie spadkowa, no to będzie to raczej niekorzystny aspekt na przyszłość. Natomiast myślę, że te wszystkie działania, które związane są z 500+, ze zwiększeniem tego, żeby zachęcić do rodzenia, z większą opieką nad matką z dzieckiem i z tym, co państwo też wychodzi tu naprzeciw, tak oddolnym tym działaniom ze strony środowiska miejscowego. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i jeszcze raz chciałem bardzo podziękować. Panie dyrektorze, tą liczbę, którą pan wymienił, ta liczba nas tylko cieszy, że tak dużo osób rodzi. My w tej chwili przekazujemy pierwsze 100 paczuszek, ale my wszystko zrobimy, aby... Do końca roku myślę, że zdążymy. Zdążymy zaopatrzyć i pozostałe mamy, które będą rodzić w tym w szpitalu. Także wszystko zrobimy wspólnie, żeby to nie była akcja na jeden miesiąc, a akcja na cały czas, na ten i na przyszły rok. Dziękujemy bardzo jeszcze raz za te dane. Dziękujemy ślicznie. Oddziału dziecięcego i oddziału noworodkowego. Pani doktor nauk medycznych, pani doktor Katarzyna Przybysz, specjalista dwóch specjalności. Specjalista chorób dziecięcych i specjalista onkolog dziecięcy. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Wieloletni pracownik Instytutu Pediatrii
na Spodnej. Rada Społeczna na mój wniosek i również za zgodą pani doktor podjęła decyzję o tym, żeby w niedługim czasie, myślę, że w przeciągu kilku tygodni, może od 1 lipca ruszy przy naszym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej poradnia pediatryczna przyszpitalna. Związana z tym, żeby objąć opieką dzieci, które są, które nie tylko wychodzą ze szpitala i wymagają jakiejś dalszej obserwacji i diagnostyki albo ewentualnie dalszego leczenia, ale również dzieci, które wymagają jakiegoś bardziej takiego specjalistycznego spojrzenia. Nie wszystkie POZ-y czy NZOZ-y mają w swoim, no powiedzmy, pakiecie lekarza chorób dziecięcych. Nawet jeśli mają, to mają to w jakiejś mniejszej liczbie godzinowej. Dlatego też przy szpitalu będzie taka poradnia pediatryczna otwarta, którą będzie prowadziła oczywiście pani ordynator. W zeszłym roku była, w 2016 roku była to kwota ponad 1 000 000 zł dochodu. W tym roku ponad 100 tysięcy. 400 tysięcy. To jest, czyli zobaczcie państwo, poprzedni ewenement, tak, ale mamy po prostu i lekarza, i menadżera na stanowisku dyrektorskim i temu zawdzięczamy taki rozwój szpitala. No i dobrej współpracy. Znaczy, ja może chciałam dodać, że znam pana doktora z tego względu, że dzięki niemu żyję, za co zawsze serdecznie dziękuję. Jestem dłużnikiem do końca życia i zawsze będę pamiętała. Pani Basiu, dlatego że problemy kardiologiczne są bardzo bliskie. Jeśli byłem ordynatorem wcześniej, prowadziłem 2 oddziały wewnętrzne i traktowałem nawet bardzo poważnie i pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi latali nawet helikopterami do ośrodków, które dysponowały wtedy hemodynamiką, bo teraz tych ośrodków jest więcej. No i dzięki temu wielu ludziom, jak ja idę po kole, to wiem, kto dzięki temu żyje. Na ostatniej Radzie Społecznej, oprócz stworzenia poradni pediatrycznej przyszpitalnej, na mój wniosek również, Rada Społeczna wyraziła zgodę na otwarcie pododdziału kardiologii przy oddziale wewnętrznym. Chodzi o to, że mamy poradnię kardiologiczną, która jest dynamicznie rozwijająca się. Mam obecnie w poradni kardiologicznej przyjmujących 6 kardiologów. Do wczoraj dotarł nowy sprzęt, do sprzętu USG dokupiliśmy jeszcze jedną głowicę kardiologiczną, która będzie służyła do badań echokardiograficznych w ramach już samej poradni. Nawet nie muszą pacjenci korzystać z pracowni echokardiograficznej na 2 pracowni, bo tam są 2 pracownie, które mają echokardiograf na terenie szpitala. Już w samej poradni kardiologicznej jest możliwość robienia echokardiografii nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Proszę państwa, blok operacyjny jest już w trakcie budowy. Idzie to wszystko zgodnie z harmonogramem. Myślę, że zmieścimy się w terminie jesiennym. Będę starał się, żeby ten blok operacyjny oddać do użytku. Następne etapy to, proszę państwa, remont naszego budynku, co prawda starszego, to lepiej zawsze budować jest nowe niż remontować stare, ale budynek nowego szpitala to będzie, to są rzędy już nie kilkunastu milionów, ale kilkudziesięciu. To bym się zamknął gdzieś w granicach 60, może 70 milionów. Natomiast można przełożyć mniejsze środki finansowe i tym, co dysponujemy, znacząco ulepszyć. Dlatego będą nadal modernizowane. W pierwszej kolejności będzie modernizacja i remont oddziału chirurgii, a później oddziałów wewnętrznych, oddziału wewnętrznego pierwszego i działu wewnętrznego drugiego. Znaczy te oddziały mają, jeden zawiera w sobie oddział diabetologiczny i pododdział kardiologiczny. Jednocześnie jeszcze w tym roku już prowadzę pracę nad tym, żeby jesienią zmienić aparat tomografii, który mamy 16-rzędowy na 32-rzędowy. Jeśli chodzi, to w rankingu szpitali takich rejonowych, to nieliczne tylko w Polsce mają taki sprzęt. To może na palcach 2 rąk policzyć w Polsce, które mają sprzęt, aparat tomografii 32-rzędowy.
Dzień dobry, moje nazwisko Katarzyna Przybysz. Od kilku tygodni mam zaszczyt i przyjemność być ordynatorem oddziału noworodkowego i oddziału dziecięcego szpitala w Kole. Jestem wzruszona, zaskoczona i autentycznie poruszona inicjatywą pań z Koła Seniora, które postanowiły wspomóc nasz oddział przepiękną inicjatywą, wykonanymi ręcznie na drutach, na szydełku, ubrankami dla naszych malutkich pacjentów, które no, ułatwią im start w życie, a mamom przyniosą radość i uśmiech. Także jesteśmy absolutnie chętni do nawiązania współpracy. Zapraszamy wszystkie panie, nie tylko te, które dzisiaj nas odwiedziły. Zapraszamy panów, zapraszamy nie tylko osoby z Koła Seniora, ale również ze Stowarzyszenia Kolanie, które także nasz szpital bardzo aktywnie wspomaga i wspiera. Panie, słuchajcie, panie, taką akcję prowadzimy i będziemy ją prowadzić, myślę, do końca świata i jeden dzień dłużej. Witaj na świecie maleństwo, czyli przygotowaliśmy wyprawki dla tych młodych starych, które lodzą się w naszym szpitalu. Wyprawki, czyli takie ładne swetereczki, czapeczki w różnych kolorach, które chcemy panią wręczyć na początek tej drogi, w cudzysłowie, życiowej. Są to, tylko mówcie, gdzie jest chłopiec. A tutaj dziewczyna, proszę mi podnieść. Czy babciuszka z takim pięknym fioletem, dziewczynkę. To. Pozwoliliśmy sobie włożyć tam, myślę, sweterek, włożyć czapeczkę. Nie zawsze w rozmiarze pasującym na teraz, ale dorosną te wasze skarby do tej myślę, wielkości. Może też wylansujemy pewną modę na te stroje i na te kolory. Myślę, że sprawimy wam troszeczkę radości. Tam w środku też jest taka kartka z życzeniami od nas na tą nową drogę życia. I te piękne rzeczy są zrobione przez te wspaniałe babcie, które też mają wnuki. Nie ma dwóch takich samych. Nie ma takich samych. Nie powtórz, na ulicy na pewno w tym stroju nie spotkacie koleżanki czy kolegi. To się nazywa tkanina unikatowa. Dziękujemy, dziękujemy ślicznie. Będziecie miały bezsenne noce prawdopodobnie, a nasze seniorki mają też bezsenne noce i stąd nie mogą spać. Kolejna rzecz, która połączy. Dziękujemy, dziękujemy pani. Dziękujemy. Z życzeniami, aby to była najwspanialsza decyzja wasza życiowa, że ten skarb przyszedł na świat. To są te rzeczy robione przez te nasze wspaniałe panie, które tak jak i wy nocami nie śpią, tylko robią na drutach. Chcieliśmy wam troszeczkę przyjemności zrobić i osłodzić ten czas tutaj bycia w szpitalu, także nie służy i w środeczku jest jeszcze karteczka taka z życzeniami na nową drogę życia dla tego maleństwa, zarówno od Stowarzyszenia Kolanie, jak i od Stowarzyszenia Trzeciej Zmiany. Niech wam dobrze się chowają te skarby. Kolory odpowiadają, tak? Kolory odpowiadają, miłe panie, kolory odpowiadają. No to dobrze. Ubranka są unikatowe, nie ma dwóch takich samych wzorów. Tak jest. Zapraszamy dalej. Proszę. Białe może? W różnym kolorze oraz czapeczki. Odzież jest unikatowa, nigdzie na spacerze nie spotkamy. Mamy z takim samym wzorem i robione są te rzeczy przez nasze panie, nasze babcie, które też mają wnuki i które też chcą was wesprzeć
na początku tej drogi życiowej poprzez taki malutki prezent, a w środku jest taka malutka karteczka z życzeniami na początek drogi życiowej tego waszego skarba. Życzenia od Stowarzyszenia Kolanie i życzenia od Stowarzyszenia Trzeciej Zmiany. Niech wasze skarby się wspaniale chowają, a wy jak najszybciej wychodźcie tego z przytaje. Zwróćcie uwagę, mówię o Trzeciej Zmiany, bo spotykamy tu się trzy pokolenia. Ten wasz piękny skarb jest pierwszym pokoleniem, pani jesteście drugim pokoleniem i te wspaniałe babcie są trzecim pokoleniem. Czyli trzecie pokolenie pierwszemu pokoleniu. Integracja między pokoleniami. Tak, o, pięknie. Życzymy wam zdrówka, miłe pani. Dziękujemy.